czy psy mają poczucie winy. Dosyć często możemy zobaczyć, że psy zachowują się, jakby nas przepraszały, oczywiście wtedy, kiedy coś zrobią niewłaściwego, kiedy na przykład coś pogryzą, kiedy rozerwią nam naszego buta, klapka, cokolwiek. Wtedy smutne oczy, smutna mina, takie zachowanie, które wskazuje po prostu, że ten pies ma poczucie winy. Jest smutny, wszyscy, no prawie wszyscy to widzieliśmy. Wszystkie oznaki, pokazywanie emocji, które mają świadczyć, że pies ma poczucie winy. Gdy coś zrobił źle i my o tym oczywiście wiemy. Dlatego najczęściej myślimy, że to poczucie winy po prostu psy posiadają. Ale w rzeczywistości tak nie jest. Ponieważ psy nie posiadają poczucia winy, przynajmniej w takiej postaci, jak my to sobie wyobrażamy. Zacznijmy od tego, że psy w bardzo dobry sposób odczytują nasze emocje. My odwrotnie. My nie potrafimy przeważnie odczytywać emocji psa. Oczywiście te najważniejsze ich zachowania, to jak wyrażają emocje, potrafimy odczytać, ale robimy to naprawdę w niewielkim zakresie. Psy odczytują nasze emocje bardzo szybko, wręcz można powiedzieć błyskawicznie. Kiedy jesteśmy zdenerwowani, kiedy jesteśmy źli, kiedy jesteśmy weseli, wszystko to pies łapie w sposób błyskawiczny. I tu nawet niepotrzebna jest dłuższa obserwacja nas, to jest naprawdę proces bardzo szybki. Tu nawet wystarczy sposób naszego poruszania się. Naprawdę te możliwości psów są imponujące w tej materii. I to, co my odbieramy jako poczucie winy, to właśnie reakcja na nasze zachowanie, na nasze emocje, na nasze zdenerwowanie. Ta reakcja to nie poczucie winy, to strach. Strach przed naszą reakcją, to taka próba zminimalizowania tego, co możemy zrobić. Coś, co my ludzie też stosujemy, po prostu próbując swoim zachowaniem zminimalizować straty. Tak by to można powiedzieć. Naszym zachowaniem też niekiedy próbujemy kogoś przekonać, żeby no, nas nie ukarał, żebyśmy po prostu tak mocno za coś nie zapłacili. I pies robi to właśnie poprzez swoje zachowanie. Obserwując nas, doskonale zdaje sobie sprawę, kiedy ma pokazać, że czuje się winny. Doskonale zdaje sobie sprawę, w jaki sposób ma to odegrać, bo to tak należy nazwać, żeby po prostu ta kara go nie dosięgła. Żeby ta nasza reakcja była zminimalizowana. Kiedy na nas patrzą, gdy nie okazujemy tych negatywnych emocji, zdenerwowania, wcale nie ma tych wszystkich psich zachowań. Kiedy pies widzi, że no nie musi być aktorem, który gra poczucie winy, wtedy tego poczucia winy jak najbardziej nie odgrywa. Ale kiedy zauważy, że jest to coś, co należy zrobić, należy próbować uniknąć kary, to oczywiście ten strach powoduje, że pies w swój naturalny sposób, no może nie naturalny, wyuczony sposób, zaczyna pokazywać to niby poczucie winy, że jest mu przykro, że wie, że źle zrobił, że to więcej się nie powtórzy. Doskonałe granie na ludzkich emocjach. To nie psie emocje, ale właśnie granie na naszych ludzkich emocjach. Żeby nie ponieść kary za coś, co pies zrobił. Dla niego nie ma właściwej rzeczy, niewłaściwej rzeczy. Psy całkowicie inaczej patrzą na świat. Choć dla nich to, co zrobiły, nie jest czymś złym. Psy mają inne uczucia, inne emocje, inne spojrzenie na świat, o wiele mocniej inne niż nasze, ale my po prostu lubimy myśleć, że to, jak my odbieramy świat, jakie my odczuwamy emocje, uczucia, jest czymś powszechnym i dotyczy to też psów, które przecież od pokoleń, dziesiątek, setek pokoleń są tak blisko nas. I że nawet jeśli myślimy, że inne dzikie zwierzęta nie odczuwają emocji, to jednak te psy powinny to robić, powinny mieć takie emocje jak my, przecież są tak blisko nas, żyją z nami cały czas, no i oczywiście powinny odczuwać takie emocje jak my, ale tak nie jest. Psy się bardzo mocno zmieniły, przez te tysiące lat zmieniliśmy nie tylko wygląd, ale i psychikę i zachowania społeczne psów, ale nie dokonaliśmy aż tak wielkich zmian, żeby pies mógł mieć poczucie winy. I najprawdopodobniej nigdy do tego nie dojdzie, ponieważ ta reakcja, która opiera się na okazywaniu czegoś, co my odbieramy jako poczucie winy, jest bardzo skuteczna. I naprawdę w większości przypadków, u większości właścicieli psów,
jest odbierana jako poczucie winy. No i oczywiście ta kara jest o wiele słabsza niż by mogła być, gdyby tego odgrywania tych wszystkich smutnych oczu i innych minek, kładzenia się i czego tam psy nie robią, nie było. Oczywiście to świadczy o dużej inteligencji psów, o dużej inteligencji emocjonalnej psów, o tym, że psy są sprytne, potrafią wykorzystywać nas, ludzi, nasze zachowania i dostosowywać swoje zachowania, swoje gesty, mimikę, po prostu zachowanie, żeby na nas wpływać w ten czy w inny sposób. Oczywiście nie dotyczy to tylko tego udawanego poczucia winy. Psy potrafią również w inny sposób na nas grać, tak to powiedzmy, na naszych emocjach, swoim zachowaniem, ale dzisiaj mówimy właśnie o poczuciu winy. Pamiętajmy, że poczucie winy to jest taki nasz ludzki, emocjonalny wynalazek. To nasza cywilizacja, można powiedzieć, wymyśliła to poczucie winy. To jest ludzkie zachowanie i nie należy go przenosić na przykład na psy. I tu to, że psy nie mają poczucia winy, tylko po prostu potrafią go zagrać, naprawdę dla wielu osób jest olbrzymim zaskoczeniem, że pies, który naprawdę według wielu osób jest uważany za zwierzę niezbyt inteligentne, nie potrafiące zbyt dużo, potrafiło czegoś takiego się nauczyć i potrafi na nas grać. Bo to naprawdę jest granie na naszych emocjach, a nie na emocjach psów. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, zapraszam na kanał Ciekawostki o zwierzętach, który bardzo powoli się rozwija, no ale musimy dać mu szansę, może zacznie się lepiej oglądać. Zapraszam też oczywiście na moje inne kanały, linki są w opisie. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, pokaż znajomym, podziel się tym materiałem, wrzuć go na swoje media społecznościowe. Doskonale wszyscy wiemy, co możesz zrobić. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.